Hej ekipa, witam was w Staniu, witam was ponownie w PlayDub wraz z... Łucją! Tak jest, Łucja znowu z nami i kontynuujemy, słuchajcie, mamy dwie gwiazdki Michelin. Może uda nam się dzisiaj nawet zdobyć trzecią. Zobaczymy, pora się przekonać, co tam się skrywa w PlayDub. Zaczynamy w takim razie rozgrywkę. I tak jak pamiętacie, mamy te dwie gwiazdki. No dobrze, przekonajmy się, jakie utrudnienie. Średniej grupy albo broku. Łucja powiedziała mi poza nagraniem, że boi się tych średnich grup, że nie wie, czy zdąży, więc chyba będę miał ja za to większe wyzwanie. Będę musiał dorzucać brokuła. To co, brokuł? No, kiwa mi, słuchajcie, kiwa mi, że tak, więc bierzemy tego brokuła. No dobrze, dla mnie to będzie zdecydowanie więcej pracy. Patrzcie, ile paczek przyszło. Dużo monet za to mamy, więc będzie zdecydowanie ciekawie. No, lecimy. I co my tu dostaliśmy? Wrzuć brokuły do garnka z wodą i gotuj. Użyj, aby nabrać porcję. Okej, no to będę musiał dużo gotować. A palniki się pojawiły, dlatego. Ale dlaczego nam zostawiasz? Halo, chciałbym to pozabierać i przenosić, tak? Dziękuję. Nie wyciągaj mi tych rzeczy, no. Mówię, nie wyciągaj. No i teraz człowiek chciał przenieść normalnie, to on i teraz musi kombinować, bo Łucja oczywiście się nie słucha, ale to jak to u niej bywa na co dzień. Natomiast mamy kolejne koperty, co skrywają? Zlew, to nie, tutaj mamy blat, fajnie, u ciebie koperta co skrywa? Halo, u ciebie koperta co skrywa? Kalosze, to już mamy. Regał na tace. Podwójna wydajność. No, narzędzia tace. Użyj, aby wziąć dwie rzeczy naraz. Mamy dwie rzeczy naraz. Tutaj, regał na tace. Czyli można by ewentualnie brać dwie rzeczy naraz. Ciekawie. A tutaj mamy jeszcze stół jadalny. Kolejny stół. Dobra, słuchajcie, ja sobie teraz muszę to chwilę poukładać, poprzestawiać. A oczywiście, według też widzimy się Łucji, bo jak widzicie, już stara się być pomocna. No dobra, słuchajcie, chyba pora rozpocząć. Trzymajcie kciuki, może wytrwamy. Ja na dzień dobry oczywiście biorę brokuła do gara z wodą. Tutaj muszę oczywiście to wszystko zalać. I to idzie na palnik i to się gotuje. W międzyczasie robię sałatkę, bo nie wiadomo, co tam się zadzieje. Oczywiście tu się już mi mega brudzi. A dlaczego mi się to wszystko brudzi? Dlaczego tu się... O, super, mamy to. No tak, sałatka na razie zwykła, ale sałatka z brokułem, jak widzicie. O, ale spoko, że przynajmniej się brokuł tam wyłącza sam, nie muszę tym kombinować. Więc tutaj lecą pomidory. Poczekaj, jest jeden z pomidorem, a drugi będzie z brokułem, jeszcze musi być. Jest momencik. Moment, już biorę brokuła. Okej, i wrzucam brokuła do talerza. I to może wychodzić z porcjami. Oj, super. I podoba mi się to. Natomiast już biorę drugi garczek. W takim razie. Brokuła też odpalam. Bo jeżeli to się faktycznie tak tutaj fajnie robi. Co tam jest dalej? Halo? Co tam jest? Bo ja nie widzę gości. Zamówienia, odbieraj. Zostaw talerze brudne, odbieraj zamówienia. Dobra, teraz widzę pomidory. Jedno, drugie i drugie. Już jest, do wydania. I kolejna sałatka z pomidorami. Ok. Już kolejne wychodzi, proszę. No, halo, zamówienia. Zamówienia czekają. No, dajesz. Masz kalosze, nie musisz się przejmować tym brudem. Tyle ci powiem. Przyjmuj za mu. Aha, tam jest sałata, dobra. Sałata i brokuł. Lecę. Sałata, brokuł. Nie to. Okej. Sałata, brokuł wyszło. Dobrze, nasza. Dobra, nasza. Sałata robię już. Sałatka, kolejna. Okej. Bierz, sprzątaj, bo właśnie, bo już klienci tam się niecierpliwią. Aj, popsułem.
Popsułem najgorzej. Dobra, już możesz brać. O, halo, wiesz. No szybciej, bo teraz klienci czekają. No halo, o nie. Nie zdążymy, nie ma opcji, łuce się za bardzo tam. Serce, serce bierzemy, dobra, poszło serce, słuchajcie. Poszło serce, masz, już. Serce automatycznie idzie, halo, no nie czekaj. Zamówienia, Łucja. Łucja. Dobra, słuchajcie, spalone. No, o, zdążyliśmy. Ha, ha, zdążyliśmy. A teraz widzę, że już zagapiłem się całkowicie. Tak, tutaj, mhm. Tak, nie zdążyliśmy. Jak widzicie, niestety, nie powiodło się, tym razem się nie powiodło, ale przynajmniej pamiętam, że to jest roguelike, więc dostajemy dużo nowych bonusów, tak, i zobaczymy. No serce widzimy, działa automatycznie, nawet nie trzeba podchodzić, więc super, postęp, poziom będzie czwarty, ach, nie było, no trudno. Zobaczmy, nowy przedmiot do garażu, co to mamy? Potężny zlew, ciekawie. Ale to tylko tyle? Potężny zlew? Myślałem, że coś więcej. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja tego super mopa przerabiam, zobaczymy, co z tego wyniknie. I mamy, słuchajcie, sałatka steak. Nadal tej pizzy nie ma. Niby była ta pizza, mowa o tej pizzy, ale tej pizzy jakoś nie widzę. Natomiast biorę tego mopa, idę go przetworzyć. Nie wiem, czy coś to pomoże. Aha, tego nie mogę. Podwajna szybkość, ale nie dostarcza wody do gotowania. Aha. Ale widzicie, nie mogę tego później, muszę mieć trzy pakunki do połączenia. Bo to trochę takie oszukane. Dobra, daj nam stek, a ja sobie wybiorę plan. Ten plan jakiś dziwny. Nie? W ogóle tak poza. Ten jest taki, co chyba był. A ten... No kurczę, żaden z tych planów nie jest taki atrakcyjny dla nas. Chyba, że ewentualnie ten. No dobra, wezmę ten. Weźmiemy, słuchajcie, nie sałatkę. Sałatka była. Teraz poproszę stek. Mamy stek. Może ze steku będzie pizza nam wskoczy. Zobaczymy. Póki co lecimy dalej. O, po co tam idziesz? Nie, nie, nie. Do gotowania? Dobra, daj ten zlew. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Będzie interesująco. No tutaj, tutaj postawić trzeba. Tu, tak. No i stawaj do nas. Lecimy. Może ten zlew faktycznie nam pomoże szybciej zmywać. No to byłoby spoko. Dobra, zaczynamy. O, i wiesz co jest fajne? Będziesz miała trzy wejścia do nas. Biuro. Wiesz co, ja biuro biorę tutaj. A gdzie jest serce? No serce poszło, jest serce jednorazowe, tak samo jak to, co teraz wzięłaś, ten zlew, też jest jednorazowy. Nie, czemu to wziął? No, żeby ci ułatwić pracę. Żeby ci ułatwić pracę, moja droga, natomiast ja ten zlew sobie biorę tu. Ten zlew inaczej wygląda. O, jest super zlew, to jest super zlew. A super zlew będzie tak, że to postawimy tu. To postawimy tu. Tu postawimy, słuchajcie, blat. Zapomniałeś, że mam jeszcze ten dostęp? I tutaj będzie... No i właśnie o to mi chodzi, żebyś miała dostęp. O to właśnie mi chodzi. Ej, czekaj. Widzisz te drzwi? No. Rozumiesz? Załapałaś? Wiesz co kombinuję, tak? No to super. Super zlew będzie potrzebny do zmywania, na razie wody z niego nie potrzebujemy, więc steki chyba będą zaraz gotowe. Tylko tak, tutaj i tu. Sądzę, że jak najbardziej tak. Tylko tak, talerz za daleko. No, może to dać tu. Dobra, niech będzie. Zobaczymy. Kolejny blat będę potrzebował. Zaczynamy. Naszą... A, poczekaj jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. Ale my teraz robimy wszystko od początku. Oczywiście. To jest roguelike. Właśnie tak działa roguelike. Jak przegrywamy, to musimy robić od początku. Oczywiście, ale nowe pomysły nam wtedy. Mamy nowe pomysły, nowe mapy, nowe ten... wyzwania. Nie ma tej ładnej podłogi. Zrobimy sobie, jak dojdziemy do tego etapu. Natomiast zaczynamy teraz. Zaczynamy, dawaj. Już steki, akcja. Jeden stek, drugi stek. A ja wiecie co zrobię? Wiecie co zrobię.
No, dawaj, dawaj. A czemu już zjęła? Aha, rozumiem. I dałaś mu nie miałaś go. Posiłek jeszcze nie był gotowy. No, halo! Klient, czeka! No, rzutem na taśmę, dziewczyna. Rzutem na taśmę. Ale faktycznie szybciej zmywa. No to jest zmywanie, słuchajcie. Patrzcie. No, pobudka. Tylko niestety od oleju się bardziej brudzi, czuj. Okej, mamy to. No nie wychodź. Mi się perspektywa psuje. I mamy to. Proszę. I dlatego bardzo mi się podoba wizja tego, co tutaj mamy. Super. A, no właśnie. Dlatego, że ja łatwiej ogarniam. Biuro rezerwacji 6. Mamy ekstra monety, widzisz? Warto było zadzwonić? Warto. Dobra, co my tu mamy? Talerze. Kuchenka. Zlew. Po co mam zlew? Menu specjalne. O, poczekaj. Takie samo jak zwykłe. Preferował zapas, który umieść na stole, aby zresetować zamówienie. A, ja tu mam stół jedalny. Intrygujące. Ale idziemy po talerze. Mamy to chyba ogarnięte. Zaczynamy kolejny etap. Dawaj. No dzwonisz? Ja jestem teraz w kuchni zajęty, przepraszam. Widzę, że tłuszcz się rozlewa. Jakby ktoś chciał to już jest. Jakby ktoś chciał to też już jest. Jakby chciał to takie coś, to też już jest. Widzisz, patrz. No dzwoń po tych naszych klientów, bo gdzieś pouciekali oni. No. Well done, ktoś chce? Kolejni co chcą? Każdy jest z innego gatunku. No i dobrze. A, spaliłem. Dobra, to będzie well done. Muszę zrobić od nowa. No i patrz, czemu? O co chodzi? No czemu tak? No jak? Co tak długo? Co tacy niecierpliwi oni byli? No? No właśnie, też nie rozumiem. No dobrze, poustawiajmy w takim razie to jeszcze raz i na spokojnie. Okej, dwa telefony wystarczą, bo muszę przygotować miejsce. Albo ty będziesz lecieć dzwonić, a ja będę już wtedy szykować mi jedzenie. No. To jakiś pomysł. No co tam chcą? Prawie się spaliło. Dobra. Widzę. Nie dzwoń teraz. W żadnym wypadku teraz nie dzwoń. Ja nie muszę to zdążyć zrobić. Mam mega bałagan. Dobra, mam to. Pierwsze wyszło. I drugie wyszło. Teraz możesz dzwonić. Ale chyba teraz tak się nie dodzwonisz nigdzie. Bo to jest określona liczba klientów, których możemy wezwać. Zdecydowanie tak. No, mimo wszystko, dobrze jest, piona. Ty, nie muszę trafić. Dobra, słuchajcie, mamy to. Więc widzicie, biuro rezerwacji na początku. Dwa telefony warto i później dalej.
Co teraz dostaliśmy? Kolejny dzień. Blat, o, tak, a tu? O, biurko badawcze. Oto zestaw świeczek. Spokój ducha, umyć na stole, aby zwiększyć ogólną cierpliwość. 60 monet. Biurko badawcze bierzemy i bierzemy blat. Już robię sobie mięska. No dzwoń, czemu nie dzwonisz? Na co czekasz? Już. Halo, klienci czekają. Ty żartujesz? Jak ich wszystkich teraz obsłużysz? No, co tam chcą kolejne? No co chcą kolejne? No po co wziąłeś ten brudny talerz? No. Lucja, no i po co wnosisz? Zaraz się spali! Spaliło się, trudno, życie. A ja w tym momencie, Lucja wydzwoniła nam, słuchajcie, tyle gości, a ja w tym momencie się zawiesiłem. Dziękuję, ja już rączki podnoszę, bo wiem, że tak tego nie przeżymy. Wydzwoniła tyle, a ja nie miałem co zrobić. Jak widzicie, czasami chciwość przegina. Dziewczyna przegina. Tym razem rozegraliśmy trochę inaczej. Łódźca postanowiła wziąć jednak biurko badawcze. Dobra, niech będzie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jesteś gotowa do dzwonienia? Tylko pamiętaj, jeden tylko telefon, góra dwa, nie więcej. Bo nie wyrobimy. Zaczynamy. I wystarczy. Mhm. Dania już wychodzą. Ok, well done jest, gotowy. Już mam kolejne danie, gotowe. No już, nie czekaj, halo. Lucja, na co czekaj? No, na brudne talerze czekasz, jak danie czekają? No żartujesz, dawaj, zasuwaj. Co ty im dałaś? Danie pomyliłaś, no Lucja. Lucja! Oj, Lucja przegapiła. Biedny. No to próbujemy po raz trzeci, słuchajcie. Do skutku. Podejście numer 3. Zaczynamy! Ja już oczywiście przygotuję odpowiednie miejsce. Mięsa. Zobaczymy, co tym razem z tego wyniknie. Będzie coś fajnego. Zobaczymy, to jest takie mięsko będzie. To będzie takie. Więc Łucja już może działać. Zrób po kolei te mięsa. No i zrobiłem, tylko blatów mi brakuje. No gdzie ten? Gdzie jest? No, o tym. Widzieliście ją? No comment. No dawaj. No i się zatrzymałem na tłuszczu. Okej, okay, już masz. Proszę. Masz wszystkie mięsa, jakie chcesz. Żeby nie było. A ja spróbuję coś zrobić z tymi badaniami. Nie wiem, czy to coś pomoże. Tutaj nic nie mogę, słuchajcie, wziąć. Nic nie działa. Nic tu nie działa, więc zdecydowanie nie mogę. Dobra. Kolejne. Halo. Klient przyszedł. Kelner. Gdzie jest kelner? Już gotowe danie, widzicie? Proszę dbać o porządek. Kelner. Oczywiście jak kelner zamiast działać, to obdzwania. No, już moment, już ci podaję. Proszę, masz danie. I już gotowe. U mnie jest porządek, nie wiem jak tam u ciebie, u mnie jest porządek. Proszę bardzo. Ha! Ja mam porządek, a ty? Dobra, wzięło się sprzątanie. Trzeba czasami pogonić, widzicie? Uuu, biedny. To było piękne. To, słuchajcie, było przepiękne. Dobra, ciśniemy dalej. Nie zdążyła, ale mamy gwiazdkę. No i teraz jakie to będzie utrudnienie? Tego się boję. Co nam tutaj dadzą? Pracownite poranki. Więcej gości na początku dnia. Dodaję coś przyczarkowe. Nie, no to pracowite początki. Zdecydowanie to.
Lecimy, lecimy z tym. Tak, z żadnego gotowania dodatkowego nie chcę. To jest zdecydowanie. Co my tu mamy? Kolejne odblokowania. Piekarnik. No, piekarnik na co miałem? Zlew. Kuchenka. Talerze i stół jedalny. Chyba stół jedalny. 9 plus 1. Klientów i tak ma być więcej, więc spokojnie. Poleciała gdzieś tam hen, nie wiadomo po co. Czekałam na klienta. Mhm. Jasne. Okej, już masz do niej. I od razu sprzątaj po nim. Sprzątaj od razu po nim. U ciebie jest brud. Tak? Gdzie? No, zabieraj to. Tutaj, tu, tak. Ja, u mnie jest porządek. Patrz, jaki ładny porządek. U ciebie teraz. Teraz. Co ty robisz? Co ty robisz? Masz to mięso tutaj, już, proszę. Ten klient co chce? Oczywiście, że zwykłe. Podstawę, oczywiście. No dawaj. Już klient ma, proszę, kolejne. Halo, tamten czekają, na co ty czekasz? Klienci czekają. Już, masz kolejne. I proszę, ostatni. Dajesz, Łucja, biegusiem. Tak, no i dobrze, i kolejne. A, well done, dobrze. Dawaj. No, dobra, halo, zamówienia czekają. Bo tam coś się spali, trudno. No nic z tym nie zrobię. Zwykłe. Najprostsze są. No, nie wyrabiam. Najgorzej. Dobrze. To było dobre. Jak dobre, jak nie mam żadnego takiego, co chciałaś. O, teraz masz. To jest to. Teraz będzie dobre. Teraz wyjdzie dobre. Nie zostawiaj mi talerzami brudnymi, bo ja później nie mam gdzie wystawić dań, dobrze? Jedno miejsce na danie musisz mi wystawić, co najmniej jedno. Okej? Okay? Hej, słyszysz? Słyszę. No, super. I mamy. Mamy to. I teraz będzie dekoracja, słuchajcie. Jak dobrze pójdzie? Czy teraz, czy później? Przekonajmy się. Dobra, słuchajcie, zróbmy to jeszcze. Tak. Tak, nie, to jeszcze trzeba tutaj wybrać. Stół jedalny, to mamy. Te talerze muszę przestawić, żeby zobaczyć, czy tu jest. Blat. O, blat, talerze. I zlew. A co tam masz na dole? Tam na dole. Do jedzenia. Co do jedzenia? Stolik. Przygotuj dalej złej. Stolik dla czekujących. Goście będą tutaj czekać na wolny. A, daj to. To jest fajne. Na zewnątrz. Ile to kosztuje? Postaw tu, no. I patrz, ile to. Goście będą tutaj czekać, no. Nie dała przeczytać, widzicie? Nie dała, wzięła sobie, nie dała. No postaw. Tak. A czemu tu jest kosz? Nie wiem, może kosz trzeba przestawić. Na pewno nie wyrzucę na pewno do kosza. Odejdź, zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Wchodzimy tutaj. Ale widzicie, nie dała mi przeczytać, a to łobuzica. Co ja chciałem? Blat. Chciałem jeszcze blat kupić. Bo blat się przyda. I biorę ten blat tu. Zawsze to miejsce dodatkowe jest. I możemy działać. Już lecimy. Ej, czemu nie ma tego stolika? Nie ma tego stolika. Bez sensu, nie? Dziwne. A, bo brzydka pogoda była, dlatego. Bo tylko stolik jest ładna pogoda. Dobra, to jest mięso tu. Teraz będzie well done. Poczekaj, już wydaje. Proszę, masz well done.
Dajesz, dajesz. A czemu mięso mi przyniosło z powrotem? Co ty zrobiłaś? Halo, no bierz te potrawy. No. Dobra, tam się spaliło, trudno. Nie wiem, co się dzieje, słuchajcie. Nie wiem, pojęcie, co się dzieje. Bierz, bierz. Widzę, proszę. No halo, no Łucja. Nie zdążyliśmy. No koniec restauracji, Jak widzicie, ciężko, jest, bo jednak roguelike jest wymagający. Karta więcej gości na początek dnia, karty ulepszeń. Postępy wbijają. Bardzo fajnie, booster gazu. Dodaję gaz i gotuj szybciej. Fajne, ale ja czekam ciągle na booster ten z dekoracjami. Jakbyśmy mieli to, to byłoby super. No, tak widzicie, tak to się właśnie tutaj prezentuje. I tym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. No, nie udało się nadal nic ciekawego odkryć. Ciągle gdzieś tutaj te rzeczy, brakuje nam jeszcze gdzieś tej specjalizacji. Może faktycznie brakuje nam Kirkona, który by nam tutaj pomagał. No, zobaczymy, czy pojawi się w kolejnych odcinkach. Natomiast jeżeli ten wam się podobał, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu i Łucja. Na razie, hej!